nagrody, na ciężki, twardy i niewdzięczny trud, na urąganie drwiny i obmowę, posyłam was przydawać do mych trud. Duchu Święty, Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus. In saecula saeculorum. Amen. Usiądźcie w wygodnie na swoich miejscach. Przechodzimy po tej kontemplacji do punktu drugiego rządza porazy. Posłuchajmy, jak Pan Jezus prowadzi duże nasz kaplanów, jak subtelnie do nas i do nas mówi. Tu będzie mi było 20 minut rozważanie i niektóra część będzie już wieczorem. Wieczorem będzie o wiele dłuższa kontemplacja, bo tekst jest kilkakrotnie dłuższy. Drugim powszechnym grzechem kapłańskim jest żądza władzy. Wiecie, za co papieża Franciszka cenię bardzo? Usunął w kościele filety. Już nie ma kanoników, prawatów. Rozwalił potrójną chorobę nas kapłanów. Monety, kobiety, filety. Poszły filety. To była choroba na stałe, żądza władzy. Wtedy jesteś prawatem, jesteś kanonikiem, RM. Dziś nie ma nic, wyczyszczone. Biskupi stracili dość pokaźne źródło ufinansowania. Bo to zawsze wiązało się z powinami. Jednym z pierwszych dekretów papieża Franciszka było wycofanie tytułów. Nie ma. I to trzeba w kościele poczynać, wysprzątać to. Żaden z moich synów, królów, kapłanów, przepraszam, nie chce służyć. To jest nasza ogromna choroba. Dlatego nie dziwcie się, na parafię przychodzi roczny wikary i wszystko zmienia. Wszystko burzy. Nie jest w stanie nic kontynuować. Ja to już nazywałem 30 lat temu, w seminarium powiedziałem, opuszczam budynek, w którym jest hodowla króli. Nie wejście w tym, tylko hodowla burzycieli. Na Borach w Nowym Targu to jeszcze dziesiątki lat miałem misję. Proboszcz się tak cieszył, mój księże. Miałem wikarego, założył 16 duszpasterstw. Gonił od grupy do grupy. Byłem troszkę zły, bo szaleję. Ale jego teraz całuję po rękach. Bo przed następca 16 zrobił krzyk. A potem trzeci następca szczep wyrnął wszystko i go nigdzie, nikt go nie ma. Po czym poznacie, czyście otrzymali parafii sługę, czy kura? Jakie zmiana? Jak mówi o poprzedniku? Jak zdaje relacje i jak was krytykuje. Na taką parafię powinny być tym ludzi, na tataty, wszystko. Czy macie przed sobą króla. Pamiętajcie, ten nic więcej nie zrobi niż poprzednik, a większość zburzy. Już na starożytkach państwa wam mogę się podzielić doświadczeniami kapłańskimi, żebyście zrozumieli, dlaczego Pan Jezus mówi, żaden z moich synów, kapłanów, nie chce służyć. Żaden nie chce służyć. To wynika z tej choroby, o której mówi Pan Jezus w jednej z rozważań stacji Drogi Krzyżowej. Jeśli szybko znajdę, to to powiem, a jeśli nie, to spara. O, jest, znalazłem. Druga stacja, albo pierwsza to jeszcze jest.
Kapłani niechętnie przyznają się do swoich błędów. No to król. Jak się może król do błędu? Król się nie myli. Rzadko mówią, myliłem się, a ty miałeś rację. Rzadko pytają, co mi się w nich nie podoba. Za to żądają znaków. Tak, faryzeusze, daj nam znak. Przecież ci nic nie zmieniło. My jesteśmy z tej samej mąki, co faryzeusze. Tylko w naszych orędziach, po tej rządzy władzy, pan co mówi? Że współcześni faryzeusze, czyli my, kapłani, jesteśmy 100 razy gorsi niż tamci. Co to znaczy? Że obecni faryzeusze nie doprowadziliby Pana Jezusa na górę Golgoty. Oni by go utłukli pokątnie i zakopali śladownie, rozumiecie? Pan musiał wybrać tamtych faryzeuszów, bo by dzieło by nie było zrealizowane. To ma musi do psychiatryka zamulić i gotowy. Jeśli by przeżył Pan Jezus co najwyżej w psychiatryku, gdzie i tam biskupi wysyłają swoich kapłanów. Zapomniałem, że w czasie rozważania był kaput, uspokoić tych kapłanów najbardziej wiernych. Niestety, ale takie czasy naszły. W 2011 roku Matka Boża powiedziała: kapłani, którzy mnie miłują, oddani mojemu sercu są, będą najbardziej prześladowani w Kościele Katolickim. No, dzieci, no. 7 lat temu Matka Boża przewidziała ten dzieci stan. Żądają ode mnie znaków, dowodów natychmiastowej pomocy w każdej kwestii, jakby wybrawszy ich do największych zaszczytów, był im winny ja Bóg niewolę i służbę za to, że powiedzieli tak. Tu musiałbym powiedzieć Boże kategorii, ale miejsce święte, więc nie można tym powiedzieć. Chcę coś uczynić, a nie ma ku temu możliwości, niż idzie odległość, jak daleko widzi. Chcę coś zrobić, ale on tego nie osiągnie. A jemu się wydaje, że jak widzi tam koniec, to nie zaśnie, rozumiecie? To jest taka choroba. Wszyscy pragną kierować, rozkazywać, stwarzać świat wokół siebie, który będzie im służył. Stary ojciec duchowny mówił przez tego przeszłego nas: zapadniecie w chorobę budowy gniazdeczka. Dziś to rozumiem perfekcyjnie. Tak jest gniazdeczko, wszystko pod siebie. Najpierw remont plebanii, wymiana okien, gazu, pieców, elewacji. A jak będzie miał ciepło i pełne żołądek, już nic nie chce. No i zamiast się zająć Panem Jezusem, to wam własnym tyłkiem. No. Taki jest dzisiaj stan królów. Co Bóg mówi, nikt nie chce służyć. A jak się wyleży na plebanii, później mówi, że chce mieć miesiąc urlopu. Później sanatorium, no i co parę tygodni się zanima, bo pojechał nad wody, bo ma stawy. A wy mówicie, jaki chory, wata się bądź, mrówki na plebanie puścić. Pan Jezus mówi, pokornych i służących kapłanów mam bardzo niewielu. Pod myślenicami rekolekcją kapłana 2 razy, 3 razy misję i ci bida z nędzą będzie. Plebania w pierwszą noc proboszcz mi przynosi miednicę i mówi, będzie lało, no to księże, tu leci woda, no ksiądz szukaj miejsca do spania. No i znalazłem miejsce, gdzie nie padało. Przyjechał biskup, ale dzieci, kościół zadbany. Gorliwość o ludzi nieprawdopodobna. Buduje Golgotę, wszystko po kolei. Przyjął ci biskup i dekret jaki wydaje? Ad statym trzeba wynieść proboszcza.
Gdyby nie dziekan, którego znam, biskup wysłał dekret, bo nie było ubikacji. No co bym myślał, że pójdzie za studowę do Flamboy Kieliczek? Czy ubikacja jest numer jeden potęgi kapłaństwa? Pytać się, gdzie się załatwiał święty Jan Janek? Dlatego dzisiaj pokorni i służący kapłani są zawadą dla Kościoła katolickiego, pytacie. Są nieprawdopodobnie nienawidzeni. Dlaczego? No bo ludzie do nich gliną. Takiego znałem w tokarni obok Jordanowa proboszcza. On miał taki zwyczaj, dzieci, że o każdej porze kto do niego wszedł, powiadał. Wiedzi ludzie z całej okolicy. No co się dzieje? Pozostałe nerwy wytrzymują. Jak pomarł ksiądz, to od razu do kościoła i odbywał się za niej żołną. O każdej porze dnia, rozumiecie? Dowiedział się, umarł ksiądz wytrzymał, szedł i przepił z niego. Jak myślicie, będą przepadać? Zabiera nam duszę. Jak mu powiesz, siedzi w konfesjonale i pracuj, odwal się. To czemu tam temu zabraniać? I tak w kółko, dzieci. Taka jest bitwa na waszych oczach, której nie widzicie. Każdy cichy i pokorny kapłan na spotkaniach kapłanów jest przedmiotem igrań, kpin, wygadywa dzieci. To jest męczeństwo białe. We wszystkim go wyśmieją. We wszystkim ionizują. I to te wszystkie rekiny, ci tak zwani wielcy, dostał władzę i dzieci równa i ziemią wszystko. Sam jako człowiek poddałem się władzy moich ziemskich rodziców. A później chodziłem od miasta do miasta, służąc wszystkim całą moją potęgą i mocą. Władzy mojej nadanej mi z góry używałem tylko, mówi Pan, dla służby. Mówię obrazowo, gdybym dzieci nie był księcem, obecny był ksiądz Piotr Maria Tanek, czy miałbym taką władzę, pozycję? Chcę dana z góry dzieci. Któremu z mój kolegów z liceum czy ze podstawówki, to nie jest księdzem, czy ma taką władzę? To jest wskutane od Boga, rozumiecie? Skoro otrzymaliśmy, Pan mówi, skoro darmo dostaliście, darmo dawajcie. Mojej władzy nadanej mi z góry używałem tylko do służby. Nie rządziłem ludźmi. Oni chcieli, żeby Pan rządził. Powiedz nam w końcu, czy jesteś Jezusem. A w Piśmie Świętym, to znaczy Mesjasz, rozumiecie, król, ten, który ma przyjść władca. A Pan Bóg, Pan jest całkowicie odpowiadany, mówi o miłości. Gdybyście byli ode mnie, słuchalibyście Boga, poznalibyście prawdę. I oni mają po prostu zapchane usta, nie są w stanie tego pojąć. Oni myślą w innej kategorii, a Pan Jezus im spokojnie odpowiada, ja mam władzę, tylko nie o to chodzi. No i co o to chodzą? Zbuntowani. W porywie pełnych żołądków, nagromadzonych chlebów i ryb, co robią? My go ogłosimy królem. Chłopy, przecież on ma piekarnię, rozumiecie? On ma jezioro. On ma wędzarnię. Przecież nie musimy robić, żeby za nim chodzić. No i on czaramara, pyk, pyk, jest. Pyk, pyk, jest. Przecież po tym cudzie równia chleba, apostołowie musieli nagło mówić, ludzie, no bierzcie, ja mam tu dwa kawałki, cały czas wam daję. Czyli to wszyscy wiedzieli, to było po kawałku chleba dane, odróbkę ryby ułamanej. Co wy myślicie, że apostołowie nie mieli Pawera i nie mówi ludziom, ludzie, no, nieprawdopodobne, popatrzcie się, ja mam wziąłem dwa kawałki, a ja wam daję po całym buchęgu. Więc reakcja tłumu jest prosta. Panie,
Będzie królem. Chcieli go złapać. Ogłosić królem. Pan musi uciec, bo by nie wyszła niedzielna walowa. Uciek, rozumiecie? Uciek im. Bo w tym momencie nie powstrzymasz rządzy ludzi. Co myślicie, żebym nie przyjął tu do siebie do pokoju Żyda, który przyjął z maszynką i kręci mi dolary i prawdziwe? Nakarmię cię. O. Nie kręci go. Bądźcie ludźmi. Oczywiście wypełnił rozkaz pana Jezusa. Przyjąłbym go, tak, wykorzystam jego dary, ale zmyślę, że go chrzczę. Intencja musi być czysta, rozumiecie? To bym mu pokazał torę najpierw, bym mu pokazał serce. Jak się zapyta, co tu pisze, to bym mu wytłumaczył, chrzest nauczycielskiego, rozumiecie? Punkt po punkcie. Jeden z naszych rycerzy robi nagminnie nagrobki Żydom. Spasowało im nieprawdopodobnie, jak zobaczyli, że w ciągu dwóch dni wyklepie po hebrajsku 800 wyrazów, są pociągłodni, rozumiecie? Nasz rycerz, który nie zna hebrajskiego, wyklepie im 800 wyrazów po hebrajsku na nagrobkach. Ma tłum Żydów, nie? Panie, pamiętaj, będą wołali do chrztu, to ja od razu ja do ciebie. A jak mieli inne słabości, wojności, to też do mnie dzwon, pierdnikiem, ja przyjadę sutanie do nich. Przyjadę z torą, ze świeczką, od razu gotowy. Władzy mojej używanej, nadanej mi z góry, używałem tylko do służby. Nie rządziłem ludźmi, ale pokazywałem ich i miłość Boga, wciąż pozostawiając im możliwość wyboru. Nie słyszeliście by na mnie, żebym ja tu wrzeszczał, że ten nas odpuścił, przysłał list, że dziękuję bycia rycerzem. Ja zawsze mówię, wszedłeś, cieszę się, odejdziesz. Jak nie poznasz miłości, nie wytrzymasz. A wrócisz po latach i przeprosisz, z radością się przyjmuję. Skoro Pan Bóg ze mną tak robi, to jak ja mam z tą zrobić inaczej? To was, tu was informuję, nie? Przyjechał ten, przeprasza za to, co się wydarzyło w Warszawie, tu ostatnio był młodzieniec, przeprosił, że źle to, że porzucił, wraca. No wraca jaki? Przecież ja nie jestem sędzią. Nie dotyczy to bezpośredniej współpracy, bo mam zasadę, dwa razy do tej samej rzeczy się nie chodzi. Jest to czysta zasada. Ci, co znowu prawie wiedzą. Ale to jest w zasadzie współpraca, rozumiecie? Jesteśmy związani z jakimiś działami. Tak, miałem jednego człowieka bardzo oddanego w klubie, takich czterech, robiliśmy grunwa, cztery osoby, super oddany, tak jest, tak wdzięczone. I ten nagle w gazecie pisze do mnie list otwarty. I o mnie. Wybrał. Skoro ty jesteś przy mnie i masz do mnie ale, no to przyjdź i powiedz mi, nie? Pisze o pierdółkach, że przed tym dziecku tak odprawia, takie rzeczy list otwarty. No po lata ja to po prostu śmiejemy. My też potrzebujemy znaleźć drogę i dojść do celu. Nie, że w sekundzie ktoś chce. No to tak. Próbował kilka umysłów. Nie ma. Tej przygody już nie będzie, rozumiecie? Przygody grumbalki już nie będzie. Bo nie tak się pracuje w imię. Że mnie wyciąga publicznie do gazety. I cała Polska zna jakiś tam Krzysiu P. podaje imię wymyślone. Publicznie wyciąga. Ani się ci nie gniewam, przyjdzie, chce jeść, okej, okay, dam mu zjeść. Przyjdzie na rekolekcję, ci nie wrzucę, rozumiecie? On tu może z nami być. Do rzeki już drugi raz nie wejdzie, nie ma szans. Moi kapłani pragną rządzić od pierwszego dnia moich święceń. Szczęście się kapłanów, którzy do was przychodzą i źle mówią o współbratach, o braciach. Powiedzcie, to dziecko. To przeszczęście, od razu mówię. Pan Bóg jest oczywisty i mówi prosty. Moi kapłani pragną rządzić od pierwszego dnia święce. Żadnego szacunku dla starości proboszcza, dorobku pokolenia parafii, zwyczajów liturgicznych, nie idźcie dzieci, to... Są buldożery, które wchodzą i niszczą wszystko, rozumiecie?
niszczą wszystko i jedno, co umią zasiać, święty spokój. Nic nie robić. Narody się kłaniajcie, ale ja wam jestem, ja jestem królem, ja wam nie muszę nic znać. I tak co roku wypuszcza się nową gromadę wilków, która zamiast przejąć dziedzictwo owczarni, niszczy ją. I kmienie z najbardziej pobożnych dusz w parafii. To jest po prostu hasło przy każdym wydarzeniu. Wy nie wiecie, ile razy na takich spotkaniach jest krzątane, te dzieci, ten temat miodzio dla nich, to jest w walce dzieci ruszają. Dlatego znacie moją filozofię. Zakazuję wam. Przyjmij, nie mówcie się o nikim. Nie chcę słuchać, mnie to nie interesuje. Skończyło się opowiadanie. Masz to unieść, Pan Bóg ci pokazał, jak ma robić, jak ma zrobić. A jak próbujesz mędrkować, to ci mówię, zbuduj taką pustynię jak ja. Wybuduj tyle samo budynków, zgromadź ludzi. No to daję ci na to 20 lat. Przyjdź po 20 latach do mnie. Wtedy ci pozwolę usta otworzyć. Nie pojmują swojego powołania do służby. Takie piękne powołanie o służbie powiedział Pan Jezus w opowiadaniu ewangelicznym o pasterzu. To jest pasterz. Pilnuje stada. Dba o nie. Zadba o chorą, o kulawą. Najemnik? Nie ma szans. Kiedy nadejdzie wilk, pasterz co robi? Broni stada. Najemnik ucieka. Przypominam dramat papieża Benedykta XVI, kiedy rozpoczynam pontyfikat i w kazaniu mówi: proszę o modlitwę, aby mnie obronić przed stadem wilków, czyli swoich współbraci. Wiecie? Kardynałów, biskupów, ten nie pomylił się. Zżarli go, rozumiecie? Nie pomylił się. Jak uwalniał mszę trydencką, to papież uciekł z Rzymu na kilkanaście dni. Rozumiecie? Żeby go nie mordowali. Uciekł. Bo wiedział, jaki fer będzie. Uciekł. Dlatego Pan Jezus, mówiąc o powołaniu kapłana do służby, mówi: ty jesteś ofiarą, a ofiara się spala. W jednym tu z rozważań mamy, już nie pamiętam, trzeba spróbuję trafić, co się stało z kapłanami. No wprowadzili kult ciała. W związku z tym ja się rozpalać. Jak będą klęczyli długo, jakby portki z nich kształcone, kolana zbolałe. Jak będzie miał procesję, jak mu ręce popukną, to dzieci, to nie stanie. Kult ciała, przyjemności, wygody sprawia, że nie ma miejsca dzieci na ofiary. Wtedy jakby matka urodzi dziecko, nie karmi i daje niance i po lata się odzywa, że to będzie. To coś takiego dzieci. I później ma straszny żal, że ją dziecko nie kocha. Ale ono cię nie widziało, kiedy potrzebowało miłości. Teraz ci może tylko cechy dać. Nie pojmują swojego powołania do służby. Gdyby była w tym miłość, byłoby to jeszcze do zniesienia. Nawet to bycie królem, rozumiecie? Byłoby to do zniesienia, mówi Pan. Gdyby to była miłość, byłoby to jeszcze do zniesienia. Niestety, rządza władzy wyklucza miłość. Człowiek
zaczyna być postrzegany jako ktoś, kto służy do osiągnięcia własnych celów, a nie jako cel, którym powinna być wymierzona strzała kapłana. Potrzebuję auto kupić, więc muszę być nieprawdopodobnie zainteresowany bogatymi parkenami, rozumiecie? Czyli on jest celem mojego oddziaływania, nie dusz pasterskiego, tylko dla osiągnięcia własnych celów. A celem kapłana jest bycie współodkupicielem, czyli zajęcie się zbawieniem ludzi i drugie, rozlewanie zasług Chrystusa. Zamiast tak, mamy grabienie tak. Człowiek zaczyna być postrzegany jako ktoś, kto służy do osiągnięcia własnych celów. Nie jako cel, którym powinna być wymierzona strzała kapłana. Strzała łaski Bożej konieczna do zbawienia. Później tworzymy styl duszpasterstwa, kończę już, tak jak to mówi zdarzenie, że donieśli na proboszcza, że ochrzcił kota. Rozumiecie? No ochrzcił kota, bo to będzie wnet. Chrzest kotów będzie już wnet, uściele. To kwestia, skoro są już pogrzeby, skoro w Austrii na pogrzebie jakiegoś tam kanarka czy pieska przedstawiciel biskupa śpiewa salwę Regina, no to jest kwestia paru miesięcy, gdy nie krzczymy. Nie, to ono było, rozumiecie? Ochrzcił kota. I biskup go wezwał, no, naruszasz takie prawa, to aż nie wypada. A on mówi, księże proboszczu, zrobił mi on ogrodzenie wokół kościoła. Wymalował środek. Odnowił ołtarze i wie proboszcz co jeszcze? Chce mi teraz zrobić jeszcze miedziany dach. Proboszcz go tam łapie, no, biskup, bo wiesz co, księże Jasiu? Jakby chciał kota bierzmować, to nie przyśpi go do mnie. Amen. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i spocząć z namaszczeniem u Twojego szeptu i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i Mężem, abym odważnie niósł je całemu światu. Bierzemy do rąk nasz modlitewnik do Ducha Świętego. Jesteśmy na stronie 240 i wołamy. Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie stąd. Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie stąd. Złam mnie, skróż mnie, na
będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego to Tobie to powierzam i nie lękam się już o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Laudetur Jezus Chrystus. Usiądźcie również. W czasie ogłoszeń miałem Wam powiedzieć, ale mi to uszło, drodzy Państwo, dziś taki słodki, taki lekki, taki przyjemny dzień. A dziś przeżywam próbę wiary. Czy robić seminarium? Ja go wytrzymam. Jak Pan Łukasz rzucił stanę, ale leżę. Jak się musimy modlić, żeby szatan nam tu nie wpuścił w kręta? Tego nie będę opisał w pamiętnikach, ale mówię Wam, pustelnia, jakby nie pomoc nieba, przeżyła 3 wojny szatana. Pierwsza planuje, pierwsze przed ukryty w świętym powołaniu. Urzeczony wszyscy. Wszyscy urzeczeni. A dziś dowiaduje się zamordowane kolejne życie kapłańskie. To są odpadki pierwszej wojny. To, co jeszcze przeżywamy, to są jeszcze pokłosia jeszcze trzecia wojna żadana. To są pustelnia przeżywa. Więc dziś niewinnie już, a te, zawsze jak mam nawał klientów, nie? Przychodzi obiad, nawał klientów. Ten krzyżem, ten. Nie mogę, wchodzę koło was, ale zawsze atakują, nie? Cyk, przyjechali siostrzeńcy. Dwaj najbardziej oddani. On i ona. Co robi diabeł? Jako się modliłem. Panie, płoną lasy, płoną góry. Mogę tylko współczuć mojemu arcybiskupowi. Po prostu kolejny kapłan poszedł. My się modlimy, że uratujemy kapłanów, a w tym ciągu tych 2 miesięcy 5 ma. Te wiadomości do mnie dochodzą. On je tak częstuje perfekcyjnie, a to, co dzisiaj rzucił mi, nawet nie mam czasu bronić, bo jestem tak pobity przez ludźmi, no mi za mnie wciskają siostrzeńców do obiadu. No wcisnęli mi, bo ja dzisiaj mówię, Boże, ja dziś muszę, miałem taki głos wnętrzny. Jedz dziś posiłek sam. Wciśnie do mnie. No i te główienka mi wylewają. Tak mimochodem, ale ja całe filmy znam. Ja dużo wcześniej, dużo żyłem. Dzieci jestem trupem, słuchajcie. Więc padłem do łóżka, jakby umarły, spałem do 25 minut, budzono mnie, a ja się nie mogę do siebie przyjść. Kolejny kapłan umarł. Tak mówię, Boże, no, gdzie Ty jesteś? Dzieci, to jest nieprawdopodobna bitwa. Tu wokoło płoną lasy, płoną góry. Bo Panu Józefowi dzięki za tego proroka Zachariasza. To nie jest Jozue, następca Mojżesza, tylko jeden z późniejszych arcykapłanów miał na imię Jozue. Chce ubrać kapłanów w nowe szaty. No to Boże, pospiesz się. Boże, pospiesz się.
za chwilę usłyszycie dziś czy pojutrze, trzecia wojna światowa, którą oczekujecie, to jest wojna o kapłanów. Wszystko na punkcie grzechu nieczystego. W drugiej wojnie pustelnianej otrzymałem SMS. Moim celem tu bycie było wyprowadzenie cię z kapłaństwa. Pani Ani pokazała mi świadek tego SMS-a. A wszyscy zachwyceni. Wszyscy same superlatywy. Dzieci, niech ktoś do mnie, macie to przy mnie tylko milczeć. Nic o nikim nie mówi. Swoją miarę zostaw dla siebie. Bo ja was cenię i wy mnie zarzucacie swoimi miarami i ocenami. Ja nie mam szans na dzisiaj. Miałem głos wewnętrzny. Jedz sam. Co z tego? Narzucono mi siostrzeńcu, dano do obiadu. Nie zapytano się, czy dziś mogą ze mną jeść. Bo ciągle się funkcjonuje, rodzina ma dostęp, nie? A dzisiaj diabeł przysyła. Najbardziej młodnie, nie inny. Jedno ma 23 lata, drugie 19. Jedno z radością w kościoła śpiewa, umie się ten gra na organach, gdzie przysyła mi najlepszy mój materiał rodzinny. Dwóch najlepszych moich siostrzeńców. Kopujecie? Słyszę głos. Jedz dziś posiłek sam. Więc przyjechał z krzyżami, w cudzysłowie zgułem go, żeby nie, ale nie obroniłem się z drugiej strony. Zgułem jedną, pominął to sobie na obiad. Padłem na drugim froncie. I dziś mówię Panu Bogu, Panie Jezu, no pospiesz się. Dzieci wybiją wszystkich kapłanów. To nie jest kwestia tego tygodnia, tego miesiąca. To jest kwestia wielu, wielu lat. Jedna kwestia ciągnie się od diakonatu, od niewinnych gestów. Pani jest okazja jeść do Ziemi Świętej ku ceny. Widzicie, to są takie wszystko pod płaszczykiem feretronów świętych intencji, świętych miejsc. Z drugiej strony Pan mówi, chce jeszcze uratować resztkę rękoma kapłanów, co pozostało w kościele. Upadam przed każdym z was. Każdemu z was tu obecnych całuję stopy za waszą wiarę. Za wasze poświęcenie. Oczywiście od razu po takim zdarzeniu diabeł mi rzuca legion rycerzy Jezusa Króla, kim w kościele promowany przez papieża Jana Pawła II, a później dramat nad dramatami po jego śmierci. Panie Łukaszu, musisz być czysty jak źrenica. Tak jest powiedziane, że wieczór nie jesz z kobietami, nie rozmawiasz. Musisz w to uwierzyć. Każde złamanie prawa jest wprowadzanie diabła w twoje życie. Choć na razie twoja twarz wygląda święcie. Ale owoc złamania tego prawa wybuchnie za 7-8 lat. Nie mamy my, księża, tym bardziej wy, wierni, szans z piekłem ani demonami. Tysiąckroć, mówi Pan Jezus, są silniejsi od nas. Ale za odejście od Boga Kościół płaci straszną cenę, bo wybił wiarę w demona, wybił Kościół wiarę w piekło, to tym nie wolno mówić. Dlatego kapłan za kapłanem pada. Zbyt słabi są, rozumiecie?
bo mamy dzisiaj orędzie rządza władzy. Moi kapłani, mówię wam, kończę kazanie, pragną rządzić od pierwszego dnia swoich święceń. A od pierwszego dnia ich święceń dla mnie już nie rządzi, my to nie wiedzą. Kościół pozbawił kapłana urzędu i święceń egzorcysty. Kapujecie? Co to znaczy, że idziesz na bitwę, masz iść zbroi, bo przeciwnik jest uzbrojony. Pościągali przyłbice, jeszcze kazali księdzu koszulę otworzyć, koszulę rozerwać, żebyś działał na świat, no bo jak masz gołe ciało, no to jakaś kobieta działa, no bo to siłą rzeczy. Ten wychodzi, ma napruty umysł, że jest królem, od pierwszego dnia chce rządzić święcem. Nie może pojąć swojego powołania, że to jest służba. Wiecie, jakie ma pole szatan do pracy? Mówię do biskupów, opanujcie się. Każdego kapłana trzeba wysłać na te siedmiodniowe rekolekcje i napisać statut życia kapłana. Dzieci, mnie też Bóg taki statut pisze, dając wytyczne, ja wam pokazuję, ja wam to podaję. Każde odejście, milimetrowe, w lewo, wprowadza już truciznę. I to będzie się działo. Więc dzieci, panie Andrzejku, że woda leciała do jeziorka, to pikuś, chyba. Panie Łukaszu, żeś tam powiedział, że szambo, mi się wydawało, że jestem sparaliżowany. To wszystko pikuś, bo to wyzamiatamy, wrazimy rury, przecież rozumiecie. Ogłosimy oszczędzanie wody, jest opanowane. Ale to, co dzisiaj, to jest to trzecia stacja drogi krzyżowej, którą przeżywam, którą Pan Jezus dedykuje kapłanom. To jest trzecia stacja drogi krzyżowej. Posłuchajcie. Fragment, jak dobrze znowu pamiętam. Jest. Upadłem po raz pierwszy, bo myśl o tych wszystkich cierpieniach, które przyjdą na moje serce, sparaliżowała mnie. Czy warto tak bardzo cierpieć i kochać, znacząc tak mało dla tych, których wybrałem? Czy tak jak ja, podczas mojej krzyżowej będą walczyć ze wszystkich sił, aby utrzymać krzyż w swoich rękach? Wszystko rzucają. To ostatnie zdanie ze świeszczeńcami, to diabeł mnie przygotował już dwóch zdarzeniach, dwóch miesięcy. Udawałem głupka, zbijając rozmowy, no cześć, musiałem usłyszeć. I to przygotowywał mnie w urzędzie państwowym i prywatnie przyradując ktoś w dobrej woli prosił o ratunek. A znając życie kapłańskie, wiedziałem, że w tym przypadku dzieci no nie ma ratunku. Gdyby była w tym miłość, kontynuuje rozważanie urządzy. Władzy kolejny powszedni grzech kapłanów. Byłoby to do zniesienia. Niestety rządza władzy wyklucza miłość. Człowiek
zaczyna być postrzegany jako ktoś, kto służy do osiągnięcia własnych celów, nie jako cel, którym powinna być wymierzona strzała kapłana. Strzała boskiej łaski, konieczna do zbawienia. Niezależnie od tego, z którego miejsca kapłan wypuszcza tę strzałę, ona osiąga swój cel. Czasami was informuję o przypadku buntów naszych członków i tak dalej, ale oni nie wiedzą o jednym, że przez moje usta Bóg daje łaskę wypuszczenia strzały jego łaski. I wracają. Tak wielu was zostało trafionych jego strzałą. Choć to TVN mówił program u mnie totalnie negatywny. Żeby wiedzieć, jak Bóg działa dzieci. Że tam wykpiono mnie, że jakiś film ma 3000 oglądalności, ale oni nie wiedzą, że Bóg wypuścił 3 miliony strzał. Posłuchać tego zdania. Niezależnie od tego, z którego miejsca kapłan wypuszcza tę strzałę, ona osiąga swój cel. To może być na obłonie, to może być przy kominie, u kogoś na obiedzie, to może być na katechezie, na pielgrzymce, gdzieś tam jedno i ono jest. Dałem wam ten słynny przykład. Ksiądz mnie nawrócił słowem, słowo na Boże Narodzenie, opowiadałem sobie, osioł wiedział, że niesie Matkę Bożą. Czytałem, że jak Bóg kara mnie, to nogą delikatnie stąpała dziurka. Wszyscy się spieszyli, więc dali się na osła, na Józefa. Ale osioł ani kroku nie przyspieszył, bo wiedział, bo go niesie. Do mnie przyjeżdża facet na wysłanie. I mówię prosto, proszę, ja jestem tym osłem, o którym ksiądz mówił w kazaniu, czy on jest Matkę Bożą. Ale mówi, jestem gorszym od tego osła. I teraz tu Pan Jezus pięknie pokazuje, z którego miejsca kapłan wypuszcza, bo wchodzi, czy jest papieżem, czy biskupem, czy zwykłym proboszczem na piwidówce ma czyste dusz. Ta strzała ma taką samą. To znaczy, że niezależnie od tego, czy sprawuje najwyższe urzędy, czy zajmuje ostatnie miejsca w sercu Kościoła, jego zadaniem jest zbawiać duszę dla Boga i to działanie Bóg sam uskutecznia niezależnie od pozycji społecznej kapłana i jego pola działania. Macie tu przed sobą dowód najbardziej konkretnej tezy. Ksiądz Piotr Natanek, weźcie elegus dzieci krakowskiej. Jest w ostatniej rubryce. Inni kapłani, rozumiecie? Na samym końcu, po wszystkich układach społecznych jest tam kilku, często to jest zmienne, no bo część tych innych nie wytrzymują, są kasowani. Mnie Bóg już daje łaskę, że wytrzymuje i w tym pociągu inni kapłani się też 8 lat. I Bóg mówi, mów, strzelaj. To jest działanie Boga. To Bóg sam uskutecznia. Niezależnie od pozycji społecznej kapłana i jego pola działania. Kazał się nam zajmij się telewizją. Utrzymaj telewizję. Taki mam rozkaz. Ale ja jestem bardzo spokojny, dzielę się z wami. Kochani, to też wasz obowiązek. Musimy tą telewizję utrzymać. Te kilkadziesiąt tysięcy na kwartał musimy usuwać. Bo te pieniądze Bóg zamienia łaskę, rozumiecie? Dzisiaj, gdybyśmy mieli, znaczy nie nadąża, gdybyśmy Państwu przekazali spotkanie z naszymi ukochanymi paniami z Białorusi, gdybyście zobaczyli ich wiarę, jak Bóg działa, jak pani Janina najpierw chciała okiełzać telefon, gdzie jej kupiła córka telefon z internetem. Zrobiła postanowienie, ja go muszę okiełzać.
Ale później Pan Bóg jej pokazał. Ona w zeszłym roku, nie, w 2016 przyjechała z Grodna i była w Krakowie na improwizacji. Rozumiecie? Pan Bóg zaczął od zwykłej łaski. To była szczała wysłana. Jak chcę do nieba. Ja się chcę dostać. Mam nagle pragnienie nieba. Daję kobiecie książeczkę z litanią i czyta brytania. Proszę o łaskę pragnienia nieba. Później mówi, ja ta o twardym karku i powolnym działaniu w końcu podjęłam wyjazd do Czerwieni. Ale te strzały musi kto wypuszczać? Kapłan. Bóg mówi jasno w orędziach. Bez kapłana nie dokonam dzieła zbawienia. To jest chyba przy czwartej stacji, albo piątej, przy piątej. Już wam czytnę, drogi siostry. Jak tak się dość często ją używano, to drodzy Państwo, w tym momencie otrzymuje się wiedzę daną. Tak bez Cyrenejczyka nie mogłem kontynuować mojej drogi krzyżowej. Tak bez kapłanów nie mogę kontynuować zbawczego dzieła. 6 lat temu na Expo Sacro w Kielcach dwie siostry zakonne mnie widzą. Za mną idzie mój ukryty przyjaciel kapłan 30 metrów. One, ja jej nie widzę, ale nagle włożą na mnie z tyłu. Ksiądz panek, uciekajmy od niego, bo przejdzie to na nas. Wiecie, jaka jest potęga strzały łaski Bożej, którą wypuszcza kapłan? Co robi diabeł? Walczy z każdym kapłanem. Nie wiem, czy już nie zaczęło się to największe prześladowanie w dziejach Kościoła, albo się zaczyna. Gdzie młode szeregi, jeden po drugim kapłanów, będą rzucali z sudanami. Diabeł wie. Nie można im dawać możliwości do strzelania. Więc dał przyjemność, rozrywkę, wygodę. Byle tylko nie strzelali. Kiedy mówiłem wam o tajnej klauzuli prezydent Francji Sarkozy, nasza rycerka była jego gospodynią w rodzinie, rozumiecie? Rycerka nasza była. Błagałem gwiazdę. Przy takim układzie, byłem w Paryżu. Pani, wciśnij mnie do niego, w tym powiem. Wysłałem pismo przez nią, pogodzę. Wciśnij, ale pracę, co pracę? Mamy 5 minut. Praca pani nic nie znaczy. Mamy rekina hercową, do tego można uderzyć. On jasno ustawił z szefem Paryża, Andrzejem 23. Działacie na polu charytatywnym. Wszystko inne, jak ruszycie, jest po was. Czyli co? Nie wolno wam strzelać strzałami łaski Bożej, rozumiecie? Chleb dawajcie. Kościoły otwierajcie, wpuszczajcie Mahometa. To macie dziś? Ta wypadkowa jest na waszych dzieci oczach, rozumiecie? Tylko nie wolno wam strzelać strzałami łaski Bożej. Tak jak twoje słowo żyje, Panie Romku, wypowiedziane 30 lat temu. Jeśli przynosi ono owoc, jesteś szczęściarzem. Jeśli bruździ, no to ci współczuję. Weź albo aspet się ubierz, albo w czystym się kiepsko. Poubieraj się, co możesz, żeby cię nie piekło dnia wściekięte. Tak samo strzała z tym Bożej wypuszczona, ona działa. Bóg dając łaskę, rzucamy hasło kosmodron. Spasowało wszystkich w Polsce, rozumiecie? Wrzewią. A później im tłumaczę, że gwiazdy to kapłaństwo, seminarium. Wiecie, jaki mają szok? Wiecie, co się z nimi dzieje wszystkimi?
kraju, ja żem ogłosił 20, moi drodzy, lipca, maja, mój kosmodrom, to żaden portal. Nikt nie pisze. Przecież powinni być dżentelmenami, no i powyjaśniać wszystkim słuchaczom swoim, o co chodzi w tym kosmodronie śniadania. Będę nie powiedzą. Bo wiedzą, że są to ogromne wrzutki maski. Wczoraj na modlitwie postanowiłem, że moi wykładowcy, już część przyjąłem, będą wszyscy musieli podpisać pismo. Mąż jednej żony czysty. Masz lewiznę, jesteś masonem. Więc co się. Bądź dżentelmenem. Nie może chory wychowywać. Chory nie urodzi z drogowocu. Stań przed krzyżem. Ja też mam w ręku krzyż. Każdy, znacie mój radykalizm, nie? Powiedz, że spełniasz normy. Że upadasz, by tylko mnie nie interesuje. My są wszyscy. Ale się podnosisz bardziej, bo ja kochasz. Będzie pytanie, czy jesteś do księdza. Czy jesteś głęboko religijny. Czy masz tytułek? Zachowaj sobie je. Idź do drużyny B. Tu jest drużyna A. I teraz, jaki tu daje Pan tu porównanie. O, przecież obłożnie chory i sparaliżowany kapłan może swoją posługą zjednoczoną w cierpieniu z moją ofiarą Golgoty zbawić więcej dusz niż wysoko postawiony purpurat rządzący całymi miastami czy narodami. Nie we władzy leży istota kapłańskiego posłannictwa. Jest przerażająca choroba kapłanów naszych przy umizgach do naszych rządzących. Bo będzie miał parki, dokończą budowę świątyni opatrzności i rozumiecie? Za te umizgi płacimy straszne kary, bo przestajemy strzelać strzałami łaski Bożej, kapujecie? Gdyby jeszcze nie postawa wiary ludu prostego, to by już sprofanowana była w niedzielę Częstochowa czy w sobotę. Kapłani idą cicho, nic nie reagują. Jak wygląda stan kościoła, to Bóg mi to pokazał w 2013 roku. Wtedy była pielgrzymka pobożnościowa, ale mój cel ukryty był, bo się dowiedziałem od biura, że zawsze 1 maja przy Lateranie organizowany jest koncert rocka. I dzieci my tam wjechali. To dziś Bogu dziękuję, że się nic nie stało. W czerwonych płaszczach z chorągwiami. To jest tryumf demona na murach Lateranu. Lateran, najstarsza katedra, główna katedra kościoła katolickiego. Nie Piotra i Pawła, Lateran. Śmieci, siki, dzieci. Kto sobie, która religia pozwoli na takie plugawienie? I my w ten tłum wchodzimy, tych czarnych, tego wszystkiego. Potężna balustrada, włoski policjant coś się drze, a jak żne głupa i my w ten tłum. Dzieci, tak się nas bali, że nasze autobusy, to nas później tak pilnowali, że nasze autobusy ściągali na kogutach, cztery czy autobusy na kogutach, i nas później na kogutach wywozili z Rzymu, żebyśmy przejeżdżali jedną ulicę, rozumiecie? Wszędzie my na kogutach jechali. A na drugi rok czytam gazetę 2.14, po tym koncercie wszystkie pobliskie kościółki ścigane i zdewastowane Santissima. A my tam krzyczek, ja teraz pilnowali w ekskorcie na wieśle i teren, i te kościółki widzieli, wszystko zdewastowane.
Czyli taki, taki mamy stan rzeczywistości w tej chwili. Kto dziś wypuszcza te boleszczały, jak myśli władzy? Jak chce jak najwyżej dojść, więc musi być idealnie spolegliwy, dużo kasy zanosić i dzieci wierny bierz. Jak mówi biskup, że nie ma piekła, to tego nie ma piekła, rozumiecie? I przy tym przewrocie nam pokazali, że jedynymi nieomylnymi w kościele katolickim są biskupi. To jest cały zamach, dzieci, to jest coś, co jest niekontrolowane już w tej chwili. I ta koncepcja legnie. Bo jeszcze jako który biskup ma jakie takie poczucie świadomości kościoła i trochę miłość do Boga, to jest zalewany w tej chwili kamieniami walących się kapłaństw. Jedno za drugim, rozumiecie? Jedno za drugim. Rządza władzy zasiedli Boga w kapłanie i wybije Boga, rozumiecie? Muszę to dzieci skończyć. Dziś będzie figę z naszej drogi szły tak daleko, bo ja jestem cały czas na początku i po tym podmilowaniu dopiero próbuję kontrolować czas, ile tego jest. Władza, którą nadałem kapłanom, jest władzą boską, a nie ludzką. A kapłani tak gonią za władzą ludzką. Władzą boską dostał każdy z nas i ma jej potąd. To władza nad życiem i śmiercią dusz. Jak on mruczy, że się nie może zrealizować, się ma katechezę, ma grupę modlitewną, ma przeświętą. Wszędzie może coś powiedzieć, rozumiecie? Wszędzie może pokazać swoją władzę, jaką Bóg mu dał, nad życiem i nad śmiercią dusz. Oni są cały czas niezrealizowani. Wikary choruje, że nie jest proboszczem. Proboszcz choruje, że nie dostał dziekaństwa. Dziekan, że nie został wybrany do rady. No i tak przychodzi śmierć. Będąc proboszczem, profesorem, choruje, że nie jest biskupem. No Bogu dzięki, że teraz nie ma kanoników, ale jak były kanoniki, ten ma kanonika, ja nie mam. Ten dostał EC, ten dostał RM, ten dostał prawata domowego, tamten myśliwego. No dzieci, choroba za chorobą. Raz w życiu tylko zrobiłem nielegalną nominację kolegę na kanonika. Podrobiłem dokument. Podrobiłem dokument kardynalski perfekcyjnie. Był taki i uwierzył dzieci. I uwierzył gościom. Później powieścić się. Zostawiłem jeden znak, że nakleiłem na czyjś dokument. Naklejkę, żeby później był dowodzić fałszywka. Nadałem mu RM kanonika od razu, drugiego w kolejności. Nadałem! Dokument podpisany przez kardynała Maharskiego. Działał system, rozumiecie? Wszystko czyste. Kolorystyka załamana, tytuł, wszystkie, tak idzie dokument. Dzisiaj powiesić mnie chciał. Do sądu. Ja mówię, posłuchaj się. Mówię księże. Ja jutro idę do kardynała i na kolanach błagam, żeby mnie więźniu nie zamknęli, by ci dał RM, a upratuję. I dzięki temu się obroniłem. Mówię, pójdę kardynała i będę błagał, że jego nominowałem, nie mnie kardynałatuje. Wy nie znacie tej bitwy, tej rządzy władzy, która sprzeda kapłaństwo, sprzeda Boga, wszystko sprzeda. Dam wam przykład kapłana, do niej psuje, olbrzymie przedstawia sytuację. Tu masz kobietę, tu masz to, jesteś u nas, w naszym teamie, w naszym klubie, w masonerii, do Polski wracasz i masz biskupstwo.
Czysta gra. Zrobisz to, to, to. Koryta musisz wziąć, bo uśmiecha ciebie mieć. I wszyscy są gotowi do realizacji dzieła, kapujecie? Więc kapłan zapomniał, że otrzymał władzę od Boga. Jest to władza boska, nie ludzka. Władze boskie nie chcą wykorzystywać, a za ludzką gonią jak psy w pietniu. Jeśli kapłan żyje według mojej woli i wypełnia swoją posługę z miłością, ożywia duszę. Jeśli nie, uśmierca. Wiecie, ile dusz wymordowała rządza władzy? Tę władzę ma każdy kapłan, niezależnie od miejsca zamieszkania i zdolności interpersonalnych. Przykład święty Jan Janek. To władza tak wielka, że ci kapłani, którym było dane ujrzeć tę prawdę, usuwali się z ciężaru sprawowania władzy ludzkiej, aby całą swoją siłę oddać władzy ludzkiej. Albo Jan Chryzostom, bo chryzolog w Konstantynopolu, ojciec kościoła, na siłę wzięty na patriarchę konstantynopolski, gdzie uciekł, rozumiecie? Gonili go, nie wrócił, uciekł. Jak zobacz, co tam jest. Papież celesty, zakonnik, świątobliwy wielki, po pół roku uciekł Rzymą. Abdykował. Zostawił to, rozumiecie? Największym dramatem dla ojca pustyni było, kiedy go łapano, chciano mu dać kapłaństwo i biskupstwo. Bronili się przed tym rękomagami. Dlatego zakładali tylko zakon, rozumiecie? Żeby być zakonem, zakonnikiem, to później dopiero w siedem wieczór na siłę Kościół dawał przywilej, że biskupa mogą być zakonnicy. W Krakowie zawsze biskupem pomocniczym był albo franciszkanin, albo dominikanin. Żeby ich zatrzymać przy władzy Kościoła, nie? Bo jak się wejdzie, moi drodzy, w tę przestrzeń władzy boskiej, w pełnym posłannictwie kapłaństwa do dzieci, nikt nie chce władzy świeckiej. Po co? Dlatego jak dwa miesiące temu w Ostrołęce kaznodzieja pismem kurialnym wam wyjaśnił, że zbierałem boto na święto Pietrze, żeby od papieża Benedykta XVI kupić biskupstwo. Pomyślcie, co im w głowie siedzi tylko. Rozumiecie? Żeby wymyślić takie kiedy mały. Pieniądze zamiast po raz pierwszy nie dają za dnia, a nie dało się bankiem przesłać, bo wszystko nawracali. Więc po góralsku wymyśliłem gońca i dotarł do papieża Benedykta. Dał 5000, rozumiecie? Papież przyjął. Goniec kapłan w las do ogrodu papieskiego i go papież przyjął. Emeryt, na emeryturze. Że się w kościele kupowało władzę przez pieniądze, no to nie, ta symonia nie znana jakąś rękowitą, to było nagminne, dzieci to. Większość urzędów była kupiona. A jakby się coś, wiele się zmieniło? Nie jest to możliwe dla kapłanów, bo Kościół nie mógłby dalej sprawować swojej ludzkiej funkcji. Czy ta ucieczka wszystkich o władzę boską, rozumiecie? Więc w pokorze, w wielkim umiłowaniu swojego posłannictwa do służby, no niektórzy kapłani muszą przyjąć urząd władzy, bo by się to wszystko rozlazło. Ale najcudowniej jest to, co
Mnie Bóg tu dał, kapujecie? Ale najcudowniej, żebym nie ukrył w swojej RM-ie i żeby ja już do was nie wrócił. To jest moja pełnia. Bóg dał dziś orędzie. Od jutra nie macie w świecie dzieci. Ja nie. Wszyscy mam dostawiam. Was, ja mam dzieci. Wpadam i dzieci. Jem sury chleb, korzonki. To jest, nie mam. Nazbieram tyle grzybów. Czerwic uschnę, będę miał całą zimę. Urwę gdzieś w trochu lipiny. Nie potrzeba, żeby tylko woda była, rozumiecie? Dogadam się z świętami, przyniosą jedzenie, nie ma problemu. Ale bo na razie każę iść tu i tu tłuc. Ty gdzieś jestem na razie. Ale się spodziewajcie, że wiem, jak to każę. O! Ani sekundy. Każę iść do Egiptu tam, do Tep, idę, chowam się. Co to jest piłeczką sobie drzewo sobie uciąć, troszkę podpalić? Ale cisza, on sam. Nie. Tylko was o jedną proszę. Wtedy mi krukiem zawsze przyślijcie butelkę wina uszalnego i święte woskie, żeby to jakoś kruka znajdzie, bo wam nie powiedział, ale kruka proście, żeby mi to przyniósł. Tylko to. To tylko chcę. Usuwali się od spełnienia ciężaru wiary, całą swoją siłę oddając władzy boskiej. I tu Pan mówi, nie jest to możliwe wszystkich kapłanów, bo Kościół nie mógłby dalej sprawować swojej funkcji. Mówię tu dla podkreślenia, jak wielką bojaźnią kapłan powinien podchodzić do kwestii zarówno boskiej władzy, jak i władzy ludzkiej. Musi ktoś przyjąć urząd bycia biskupem, dziekanem, proboszczem. Jak to wypływa, przepraszam, z władzy boskiej, to macie świętego arcypasterza. To macie świętego proboszcza, rozumiecie? A jeśli wszystko jest odwrotnie, no to macie kata. Ten macie kolejny obowiązek, czasami go modlić, go uświęcać. Nie ma za niego ofiar cierpienia. Żeby łaska Boża ruszyła. Jak musi być nasza mała modlitwa Kościoła Polskiego, ilu kapłanów młodych dzień po dniu ucieka z polskością, wiecie? Jaki my trupem, my kapłani jeszcze trwający i wywierni, jacy my są kiepscy, gdzie tyle przypadków śmierci kapłana. Jak nasze ofiary muszą być słabe. A ktoś powie, jak żyć pod Boga. Co by było, gdyby nie było margaretek, nie było żerza kapłanów, postów, to dziś co by było? To dziś musimy z lupą chodzić i szukać kapłanów. Co by było, gdyby nie było tej resztki modlitwy waszej? Powiedziałem wam, że część kapłanów używa mnie i mojej łaski do sprawowania władzy nad ludźmi według własnego egoistycznego planu, własnego egoistycznego życia. Nie ma to nic wspólnego z kapłaństwem. Jest zwykłym nadużyciem o bardzo bolesnych i poważnych konsekwencjach. Palą się kolicy. Wiem, co się wydarzyło na ziemi makowskiej, kiedy na czterech wikarych wyrzucił sutannę parę lat temu. Tu się wali wszystko. W ciągu jednego roku dwóch dzieje. Używanie mojego autorytetu, mojej osoby do kontrolowania ludzi, wyłudzania pieniędzy i zaszczytów i nadużyć cielesnych jest najcięższym grzechem kapłańskim, który woła o pomstę do nieba. Jeden, kontrolowanie ludzi. Dwa, wyłudzenia pieniędzy. Trzy, zaszczytów. Trzecie, nadużywanie cielesne.
dziś to wszystko wylewają na nas. Szczególnie czwarty punkt. Tym jest Kościół niszczony już od 10 lat. Od śmierci papieża Jana Pawła II uruchomili to wiaderko gnoju na nas. Kiedy był u mnie wysłannik kardynała, ja mówię, powinien biskupi powinni dowiedzieć wszyscy. Bo w czasach seminariów nikt nas nie uczył o konsekwencjach prawnych grzechów. Pitolili, a no bo za naszych czasów nie było pedałów, nie było gierów. Nie było? Mówię, a kogo się wysyłali do Austrii, do Niemiec? Uciekał się ciemnośnie. Mówię, nas nikt nie uczył. Nikt nie mówił o konsekwencjach. Kompletnie nic. Jesteśmy ofiarami przekręconego systemu edukacji. Bo jakby część kapłanów wiedziało, jakie są konsekwencje prawne, Boże, cywilne, grzech o pomstę do nieba, nie dotykałoby chłopca. Nie dotykałoby dziuszki. Nikt nic nie wiedział. Truli medycyna pastoralna. Jakbyś tam złapał wykładowcę lub teologia pastoralna. Tak powiązał ich wszystkich. Rozumiecie? I rakieta ziemię robisz. Bo tu bronię kapłanów, bronię siebie. Bo my nic nie wiedzieli. A za brak wiedzy w nas odpowiada biskup. Rektor seminarium. Przełożeni. Bo myśmy przyszli i oddali się nie do dyspozycji. A tu Bóg mówi, co nam grozi? Grzechy, które wołają o pomstę do nieba. Zbadaj teraz twoje serce, kapłanie, synu. Pozwól mi na ciebie spojrzeć i przepalić twoje wnętrze. Czy kiedykolwiek użyłeś mnie do służenia sobie? Czy wykorzystałeś godność, którą ci wysłużyłem przeciwko mnie? Tu by można było godzinami mówić, jakbym miał kazania do kapłanów, to te rekolekcje 2 miesiące. Rozumiecie? Bo tu każde pytanie to jest 1000 przykładów i 1000 zdarzeń. Czy dążyłeś jako kapłan do celu, który nie zgadzał się z twoim powołaniem i twoją wolą? Czy boisz się władzy, którą ci nadałem? Czy boisz się własnej żądzy, czy jej nie dostrzegasz? Czy wiesz, że twoje słowo, twoje rady, twój przykład życia niosą życie i lub śmierć duszą? Wiecie, jakie to jest przerażające? Na czym polega dramat? Bo to muszę z boleści powiedzieć. Mieliśmy rozmyślania. Dawali nam książki dewiatów, który miał dzieci, żony. Rozumiecie? Był proboszczem, profesorem. I nam to kazano czytać. I to chodziło między nami. Żadnego tekstu mistycznego. Niczego. Żadnej świętej. Jak ktoś mówił o Janie od Krzyża, Maciołku, za głupi jesteś. I z głowy, rozumiecie? Tylko tych dewiatów i tymy. Karl Rahner, wtedy my siedzieli. Michael Quest poszedł tam w tango. My takie lektury zdali. Bo każdy otrzymał podręcznik do rozmyślenia rano. Nie dostawał książeczkę od ojca głównego. Karl Rahner. Totalny burzyciel, modernista, jego książki formacyjne seminarium. Drogie dzieci, wy nawet swoich księży nie wincie. Nawet trudno im posądzać o głupotę. Bo mieli czyste intencje, zostali zatruci piekielnym mechanizmem. Jak przyjeżdżają do mnie biedni klerycy i opowiadają, co się dzieje w seminariach. Co im trują dzieci? Dopiero idzie bomba, rozumiecie? Oni się tylko uczą gdybania teologa. Nie uczą się tradycji i prawdy wiary, tylko gdybania teologii. Teologa, kupujecie? Wiecie, jaką truciznę będą oni siali?
pierwszym po duchu. Wszystko z kapłaństwa ucieknie. Czy wiesz, że twoje słowo, twoje rady, twój przykład życia niosą życie lub śmierć? Wiecie, jaka musi być dewastacja nas, kapłanów, skorośmy się pozbawili oręża Bożego, którym jest utamna koronawka? Wy się fascynujecie księdzem, jak ksiądz modnie ubrany. Czy to ci wyszło z ust? Po takich słowach ci powinien język usnąć i przynajmniej pół roku nie mówić. Podziwiać nad jego zegarek 50 tysięcy, auto tyle? Jakie podziwienie? W pokorze się posyp popiołem, ubierz wór pokutny i w zaciszu jego domku błagaj: Boże, jeśli jesteś, zmień. Czy wiesz, że uczyniłem cię tak wielkim i wielkim, że żaden twój gest ani żadne słowo nie przejdą bez echa w świecie? Gdzie byli nasi ojcowie, duchowi, którzy nam o tym nic nie mówili? Były konferencje z psychologii, charakterologiczne, czym się różni cholery, takie rzeczy, no to gadane, no życiowe, nie? Było to ludzkie, ludzkie, ale nie dano nam nic Bożego, kapujecie? Nic Bożego! Jak później taki kapłan może ciągnąć do Sanctissimum, do ołtarza? Wytworzono mechanizmy, to co wy widzicie, że więcej w samochodzie niż przy ołtarzu, więcej u ludzi niż na plebanii. Ale to jest wypadkowa mechanizmu. Teraz rozumiecie? W tym szaleństwie i tej beznadziei, czemu chcę tworzyć seminarium duchowe? Pan Łukasz na pewno zrozumiał, dlaczego mu mówiłem. Po 10 nie możesz z kobietami rozmawiać ani jeść. Bo jak ja raz zobaczę, to pomyślę, ile razy mnie on już oszukiwał. Teraz rozumieją, panie przebywający na pustelni. Wara, rozumiecie? Tak, tu się módlcie, ale tam wara, nie podchodźcie. Spróbujmy stworzyć dzieło. Tu jest kuźnia modlitwy, a tam jest kuźnia formacji. Widzicie, jakie to jest przerażające. Czy wiesz, że uczyniłem cię tak wielkim, że żaden twój gest, ani żadne słowo nie przejdą bez echa w świecie? Wiem, że z córką rycerki rozmawiałem. Ale dokładnie nie pamiętam o czym, ale powiedziałem jej słowa, bo wiem od mamy. Będzie ci bardzo ciężko w życiu z powodu mężczyzn. To była droga dziewczynka. Wiecie, jak temu dziecku jest ciężko w świecie? Czemu tak ksiądz powiedział? Odpowiadam tej mamie. To ja nie powiedziałem, to powiedział Bóg. I tylko zobaczyłem pewne symptomy. Tak sobie powiedziałem. Ku przestrodze i ku pilnowaniu. Bo cię zniszczą. Bo ty jako niewiasta nie wiesz, dlaczego tak powiedziałem. Wiesz, ten chłopak jest niezła. Wiem, dlaczego powiedziałem. Ale to było powiedziane lata temu, kapujecie? A jak zrobiłem coś niewłaściwego? Czy ci niewłaściwy gest? Jak iść na sąd Boży, Panie wie. Kapujesz pan? Ja kapłan? Ksiądz Piotr, pójdę na sąd Boży. Tragedia, kapujecie? Tak bardzo chcę iść do pana, ale przejść przez sąd.
dramat dzieci. Dramat. Żaden człowiek nie otrzymał tyle, co kapłan. Uczyniłem cię tak wielkim, że żaden twój gest, ani żadne słowo nie przejdą bez echa w świecie. Byłem świadkiem w Bronowicach, jak nie kilka osób, jak to skazano. Ostatnio ciepło mnie ktoś przyszedł do mnie i mówi: ksiądz mówił, on mnie kazanie i ja mówię: panie, ale ja panu nic nie mówiłem. Ani pan nie był bohaterem mojej myśli, ja pana cenię. Ale wypuściłem słowa z tego miejsca, którego rozłożyły, kapujecie? I jest w sytuacji super duchowej, trudnej. Ale to nie jest moja wina, bo Bóg go zaczyna oczyszczać. Ale on mówi, że ja o nim mówiłem. No i wprowadziłem mu ogromny niepokój, no ma rację. Ja dopiero dzisiaj uświadomiłem sobie, że żadne słowo moje nie przychodzi bez echa. Czym mnie Bóg obdarzył potęgą słowa, jaką dał przez orędzia. Dlatego mając takiego trudnego typa jak ja, musiał do mnie przyjść i dać modlitwę o opanowanie języka. Kapujecie? Nie powiedział, żebym nie mówił prawdy, nie był ostry. Tylko mam głosić jego, a nie siebie. Nie niszczy człowieka, a grzech. Uczył mnie metodyki słowa. Teraz rozumiecie, dlaczego biskupi nakazują kapłanom, że mają w niedzielę mówić 7 minut maksimum lub w ogóle. Niech moda. Bóg nas kocha. Amen. Bala lubi. No pokazanie. Rozumiecie? Pierwsza niedziela. Adoracja. Raz w miesiącu. List pasterski biskupów. Że ma nie z bełkotem. I co macie? Masło maślane. Już macie połowę niedziel zabranych. By nie szczekać. A jak jest adoracja, to 3 minuty. Dwa słowa. Pyk, już było. Nie zauważyliście to? Modlą się pół godziny? Tylko profanacja paroga. Pokazali i złali. Są my na dożynkach. Wyprowadzili byka, pokazali bramą, zbierzli, poszedł. Dzisiaj ta bitwa jest tak perfekcyjnie przygotowana. Pod sztandarami, hasełkami pięknymi, teologicznymi dzieci. Diabeł wie, co robi. Ja wam tylko pokazuję mechanizmy, w jakim mnie kształtowano i jakimi mnie trupami wyszli do bitwy i dlaczego jest taki stan kościoła, nie niewrodni. Bo nie ma wiedzy, bo jak nie znasz tradycji, praw wiary, to co będziesz robił? Do 1962 tohu wabohu, pustka i ciemność, a później światło. I mamy historię kościoła spadającą 50 lat. Jeden miszmar, miszunek, herezja za herezją goniącą. Bo każdy się pojawia, bo to już jest czysty protestantyzm. Bo każdy ruch, jaki się rodzi, jest herezją, rozumiecie? To tyle rozszczepień jest. Potem dali do jednego worka, dali imprimatur i za katolickie łowisko. Jaki ten ruch jest katolicki? Dziś dopiero mają odwagę, sierce i nago zbiją na alarm. Odnowa w Duchu Świętym, czysty diabelski ruch. W kościele katolickim. Mówią na głos, czyste dzieło diabła. Bo diabeł też tu da czyni. Wszystko, co robisz, kapłanie, kształtuje mój kościół i świat. To wam już powiedziałem, że taki jest świat, to jest wina kapłanów. To nie Ameryki czy Rosji. Jest to wina kapłanów. Nie wykorzystujemy władzy boskiej do uświęcenia świata. Że mamy gender, że robią tatuaże,
że mamy tysiące dewiacji, to nie jest wina świata. Kapłani przestali strzelać strzałami łaski Bożej. Jeśli więc budujesz słowem, a niszczysz czynem, jest to wielkie zniszczenie. Kto podniesie teraz poburzone okoliczne doliny? To już nie do podniesienia. Biskupi się wydaje, że zrobi rozszadę, tu przyniesie proboszcza, tam, tu da tego. Tego się już nie da uleczyć. To jest tylko zmiana garnituru. To już jest polityka. Już o faryzeuszach mówiłem, aby stosowano się tylko do ich słów, bo czyny nie szły z nimi w parze. Chociaż moja łaska spływa na was obficie, marnujecie ją, żyjąc dla siebie. Synu, władza zawsze musi być używana do zbawienia dusz i tylko do tego jednego celu. Rozważaj dziś w sercu o tym, co powiedziałem Piłatowi. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie dano z góry. Po tej kontemplacji w zamknięciu podpisałem to kazanie. Panie, to mnie przeraża. Dziś mówię razy dwa. Panie, to mnie przeraża. Amen. My już powinni 15 minut maszerować, ale dopiero jeden był skończył za półtorej godziny. Macie trudną decyzję, bo w sobotę chcę uroczyście przyjmować was do żertwy serca. Jak nie podejdzie nikt z was, nie będę miał żalu. Jak podejdziecie, to powie Panie Boże, to nie moja zasługa, bo ja mam za mało wiary. To, co Bóg żąda od was w wymiarze pełnienia Jego woli, to już jest szaleństwo. Rozumiecie? To jest coś takiego, jak było w bitwach historycznych. Że atakuje 5000 żołnierzy, a nas jest 50 i walimy się. Rozumiecie? Ja się czytał o krzyżowcach, o obronie Krety, o obronie Malty. Zostaje tam 30 żołnierzy, z czego 15 przywiozane do krzesła, bo są już tak radni, przywiązani do krzesła i tyle mogą jeszcze się bronić, rozumiecie? I jeszcze kładą przeciwnika. I oczywiście wszyscy giną. Nie przypadkowo Pan Bóg nałożył na was płaszcze rycerskie. Jesteście dzieci wierną kopią zakonów rycerskich. One były święte. Bo dziś mediami wykwyto dzieci. To ludzie z ogromną wiarą bronili kościoła dzieci. Jak się czytało o bohaterach Malty, Krety, Cypru. Dzieci, jestem niesłychanie dumny, że przychodzi mi dowodzić takim rycerstwem. Ale bitwa, którą na start prowadzę o kapłanów, mówię po ludzku, dzieci, totalnie beznadziejna. Kiedy czujesz się słabym, weź się do krzesła przywiąż. Przywiąż się liną i weź do ręki, mimo tej słabości, miecz.
Może Bóg sprawić, da ci łaskę, da ci tyle mocy, że tym mieczem jego uratujesz do kapłana. I już nic nie uratuje. Skoro Bóg posuwa się do takiej przestrzeni, że chce ofiary całopalnej czyjegoś serca, za serce, które nie kocha, które pluje, które gardzi. Wiecie, jaki to jest szalony atak Boga w sensie miłości? No i w tej beznadziei, mając tą wiarę, no wy też, ta garstka, musicie być szalonymi. I to jeszcze dobrze wiecie, że zgłosisz się jako chętny, możesz łaski nie dostać. To jeszcze jest test. Test samego Boga, nie mój. O wyniku tego testu nikt nie będzie wiedział. Ani ty, ani ja. Bo nie możemy o tym nikomu mówić. Ale mimo takiej przygniatającej beznadziei realności, którą nam Bóg pokazuje tu w orędziach, beznadziei, którą przynoszą mnie 5 zdarzeń ostatnich miesięcy dwóch, nazwałem, że wokoło płoną lasy, płoną góry, bo to wszystko tu przyszło do mnie, rozumiecie? Rzadko, tak jak nie, teraz jakby się coś wściekło, nie? Wszystko tu przychodzi. Jeszcze dziś, kiedy już myślałem, że jestem już opanowany mam, nie? Harat. Widzicie, to takie harat, że to powiedzieć, że sparaliżowany, to bardzo, bardzo słabo.